Siema, siema, mam na imię Maciek, jesteście na kanale Bez Spiny. No i dzisiaj nastał dzień, w którym trzeba naprawić Starshipa, bo złamał się fotel wczoraj. Po prostu przerdzewiała konstrukcja. Tak to wygląda. Także tutaj już za bardzo widzicie, no nie ma sensu tego naprawiać, żeby to... No można by tam coś pokombinować, spróbować to pospawać, albo nie wiem, znitować razem na jakichś blachach. Ale no jak na to patrzę, to nie po mojemu jest, więc spróbuję znaleźć używane fotele. Taki mam pomysł, nie wiem czy mi się uda, no zobaczymy, dlatego może nagram z tego odcinek, może nie nagram, no to się okaże później, ale wiecie, życie na Filipinach to jest nowa przygoda każdego dnia, także w Polsce myślę, że nie byłoby z tym problemu, no bo bym pojechał do jakiegoś miejsca, gdzie rozbierają Angliki, czy nie wiem, czy dalej się to robi, ale jest dużo, mają bunt, tak, jest dużo szpejstwa. A tutaj, no tutaj niekoniecznie, tu trzeba po prostu, no pewnie będę jeździł, szukał, będą mnie odbijać w różnych miejscach, jedź tu, jedź tam. Także no zobaczymy, co z tego wyniknie, no może będzie coś ciekawego. Więc jadę, byłem już dzisiaj w ogóle u mechanika mojego tutaj i on mi jedno miejsce wskazał, gdzie mają jakieś używane części do samochodów, w Dumaguete, więc jadę w to miejsce. I co będzie dalej, no to się okaże. Na Sikihor to bym wiedział od razu, gdzie jechać, bo tam w sumie każdy mechanik, z którym miałem do czynienia, ma kilka gruzów porzuconych w swoim najbliższym otoczeniu, także myślę, że znalazłyby się jakieś fotele w tych wrastających w ziemię wozidłach. A tu po prostu... No tu po prostu nie wiem. Sprawdzałem na Shopee, można kupić zestaw no, pięknych nowych kubełków Recaro za 1000, to by wyszło gdzieś 1200-1400 zł, tak mi się wydaje, za dwa, no ale wiecie, no nie będę takiej kwoty do Starshipa dokładał, bo to nie ma sensu. No słuchajcie, chyba mnie dobrze ten majster poprowadził, bo mają tu fotele jakieś. Tak mi pokazał na mapie, na Google Mapsie, że to tu między tą stacją a tą stacją. Muszę znaleźć jakiś hamulec ręczny. O, tutaj są, proszę bardzo. Na Filipinach zawsze hamulce ręczne są dostępne. Wszędzie, nawet w miastach. W centrum. Są fotele, są jakieś szpeje, także teraz mnie czekają negocjacje, nie? Więc wybór jest niewielki i cena jest 7000 peso, próbuję się targować, ale ciężko to idzie. Te by były ok, ale są zardzewiałe też i duma ją zgnity, także nie biorę. To części do tych multi-cabów. Chociaż tu są jakieś resorki, ale to też chyba do multicaba. Chociaż tutaj jest coś większego, jakieś duże skrzynie biegów. Kurde, dyfry. A to są do takich już małych ciężarówek, Canter i Elf. No. Tu jakieś drzwi. Deski. Felgi. Serwa do hamulców, wahacze, wały, no trochę szpejków tu mają, półośki, no, jakieś amortyzatory, widzicie oświetlenie, silniczki, no coś tam jest. Coś tam jest. Wow, jakie wisko wielkie. For the track, ha?
No, także mają różne różności do różnych samochodzików, ale w większości do tych, które są na Filipinach, powiedzmy, popularne. Czyli do popularnych ciężarówek i do tych multicabów. No nie wiem, chyba kupię te fotele. No, za 7 tysięcy, może za 6,5 mi sprzeda. No. Nie chce mi się nawet jeździć i szukać dalej. Poza tym nie sądzę, żebym dużo taniej mógł to znaleźć też. Nie wydaje mi się. No, będę jeździł, wiecie, no będę jeździł cały dzień i być może nie znajdę nic lepszego. No, stanęło na 6,5 tysiąca za dwa fotele i wiecie, za 16 tysięcy widziałem, można nowe Recaro kupić, no. No ale nie ma sensu, nie? To już 6,5 tysiąca dołożyć to jest bardzo dużo, nie? Do tego auta. Tak myślę. Także wezmę te dwa fotele za 6,5 i jadę do tego. Jadę do czarodzieja, żeby mi to jakoś tam coś pomajstrował i zamontował do mojego auta, żeby wiecie, no to dopasować jakieś, coś tam dospawać, przerobić, powiercić, żeby się je dało zamontować. No ale widzicie, no przez to, że jesteśmy w mieście, no to można takie miejsce znaleźć. Na Sikihor nie ma czegoś takiego. Tam jedynie można do mechanika jechać i ma jakieś te wrastające skały w trawę i ewentualnie próbować wymontować coś z tego, co tam stoi. A tu po prostu sprzedają. O, sprężarki do klimatyzacji są. Alternatory, tam na dole rozruszniki. Także chłodnice tutaj widzę. I to te skraplacze też do klimy. Także no w razie W, jakby komuś coś się spierdzieliło, no to można, być może będziesz miał szczęście i tu sobie coś znajdzie. Dobra, biorę fotele i jadę do majstra. Jadę do majstra i tak dzisiaj dzień będzie stracony, nie? No jeszcze będą to montować teraz 2 godziny pewnie, albo lepiej. Zmierzę jeszcze te fotele. Czy one się tam zmieszczą? Tu na szerokość mają 50, a dołem 48. 48. A tutaj na długość 40, a cały fotel 57. No. No może jak coś to będę mógł je zwrócić, jak nie będą pasować. Nie, no tu wejdą raczej. Chłopaki coś poczarują i ten. Jak się popieści, to wszystko się zmieści. Ale zmierzę jeszcze tak z ciekawości. No, wygląda, że jest podobny. Podobny rozmiar mają, także biorę i zobaczymy i co będzie dalej, nie? Już jestem podekscytowany na myśl obserwowania, jak oni to będą adaptować teraz do starshipa, nie? Płacę 6,5 koła, ale będzie rachunek, także wszystko jest legalnie. Thank you. Salamat! Salamat, bye bye! Także o. Kuja mi to już wkłada zydle do samochodu. Okera? Okej. Okay. Salamat! Gdzie to, jak od jakiegoś nowszego samochodu, bo mają ten do elektryki, do pasów, czyli jakieś już auto z poduszkami chyba. No i takich więcej regulacji jest. Całkiem niezły stan. Jedyny minus to, jak będzie deszcz padał, to będą nawilgać pewnie. No bo po tym skaju to bardziej spływa wszystko, a to może absorbować wodę, no ale
Można pokrowce ze Skyu założyć w razie czego. No ale będzie pozytyw, bo mają fajną regulację, także będzie się na pewno dużo wygodniej siedziało. Bo w tych starych fotelach to nawet regulacja oparcia nie działa, także nie da się pochylenia ustawić. W zasadzie nic się nie da od nich ustawić. Tak jak są przytwierdzone, tak są. Także no. A to Jeep Day przede mną, czyli duży brat. Duży brat Starshipa. Jestem u moich przyjaciół, którzy się zajmują naprawą i wymianą wydechów. Tutaj co już wiecie. I spawaniem przeróżnych rzeczy, także myślę, że spokojnie sobie dadzą radę z zamontowaniem tych foteli. Jak coś tam trzeba będzie dospawać, powiercić, powinno to sprawnie pójść. O, a psiaki się patrzą. Co tam, mordy? O, ty ciapulu mały. Nie chce mi się tam siedzieć, no to wiedzą jak mają zrobić, wytłumaczyłem im wszystko jak chcę, żeby zamontowali te fotele. No generalnie jak najbardziej do tyłu, czyli mają się już tam opierać o blachy z tyłu, a w tym czasie jak oni sobie to będą majstrować, mają buntak. How are you? Very fine. Very fine? I'm solo, because I fixed my car there, so I think maybe you can massage me. Now? Is it yes, possible? My partner will because I have a booking. Okay, okay. Okay. Yeah, yeah. But she's available to massage me now? Yeah, now. Yeah. Ah, okay. Good. I will call. Okay. No, więc będzie masaż i w tym czasie mi zrobią fotele, yes, także. Okay, okay. Tutaj jest cennik, popatrzcie. 300 peso za godzinę masażu. Szwedzki, tajski 300 peso. Wentuza to są stawianie baniek jeszcze, czyli nie wiem, jakiś taki masaż, może mają coś takiego do robiącego podciśnienie i tym masują. Masaż z gorącymi kamieniami 500 peso. Masaż twarzy, coś ze stopami, jakieś woski. A! Woskowanie uszu. Woskowanie uszu, 270 peso. Nigdy w życiu tego nie robiłem. I tu jakiś pakiet, nie wiem co to jest, body scrub. Brzmi niezbyt zachęcająco. Masaż zaliczony, ale chłopaki dalej walczą z tym, z fotelami, więc jeszcze golenie jest. Czemu nie? Ile shaving? Ile? Like this? 50. No, 50 peso, czyli 4 zł, 4,50, coś takiego. No jak wszędzie. Po tym, po goleniu widzicie, jest Kojak elegancko, that shape. This head for rabbit. This is head? Okay. Yeah. Ulo. Okay. Ulo. Oh, this is the ribs, eh? This ulo. Yeah, but it's what kind of cook is this? Calderitas. Calderitas? No, właściciel mnie znowu zaprosił na lunch, bo akurat jest 12 i jest królik. Jest królik, to była głowa. Także będę wciągał królika. No. Powiem wam, że niezły ten królik, naprawdę dobry. Tak na pikantno mocno zrobiony, ale sos jest smaczny. Mają 27 królików. No tam sobie hodują po prostu pod domem na właśnie dla rodziny na potrzeby konsumpcyjne.
Także bardzo dobry, naprawdę. Smakuje mi. Nie jadłem królika parę lat, bo w Polsce ostatni raz. Tutaj jeszcze nie miałem okazji. Zobaczcie, fotele się montują. Już chyba jest bliżej niż dalej, ale no ale akurat jest przerwa ryżowa, także trzeba poczekać, no ale ładne te fotele. Ładne, wygodniejsze na pewno, no regulacje mają, także spoko. No tylko, że cena też była ładna. To może pierwszy raz jesteście na kanale, czy nie widzieliście odcinka, bo byłem tutaj już raz w tym warsztacie. Oni generalnie się specjalizują w tłumikach i wydechach samochodowych. No robią też, widzicie, robią też jakieś bramy, balustrady. O, tak jak tutaj. Także spawają nierdzewkę i obrabiają. No. Tutaj link będziecie mieć, jeśli chcecie zobaczyć poprzedni odcinek, jak mi tam montowali pasy do Starshipa. No, słuchajcie, rozmawiałem z właścicielem, mówi, że każdy rodzaj egzotycznego jedzenia próbował i że nawet jego łębie jadł szczury, tylko mówi, że szczury nie takie z kanałów, tylko gdzieś tam z pól ryżowych. Małpy, węże, jaszczurki. This is pigeon? This is pigeon. That's the pigeon? No, to jest gołąb. Gołąb zamrożony. Yeah. How you will cook it? Pigeon, adobo. Adobo? Okay. I think in Poland before people also eat the pigeons, you know. This is pigeon. We eat everything before also. Yeah. No to gołąbek będzie adobo. Także nie ma żartów. Psy, koty, małpy. Chyba wszystko wymieniłem. To mówi, że to jadł. Dogs, cats, yeah. Monkey, horse. Ah, horse we eat in Poland. I like very the horse sausage, very good. Last time I eat in crocodile, sisik crocodile. Sisik from crocodile? Yeah, in Davao City. Okay. Słuchajcie, to też ciekawa sprawa z tym właścicielem, bo jego ojciec jest, pochodzi z Hiszpanii, z Kastylii. Kastylia, it's Kastylia, we say it like in Polish, it's Kastylia. A mama jest Chinką. And where, how they meet? No, in my the place, in my Pampanga. They in Pampanga they meet there? Ah, okay. So this before there are more Chinese in my place. There was more Chinese in Pampanga, North Luzon. Oh, same Manila. Okay. In Cavite. Okay, okay. Yeah. Okay. Ah, that's why you ice is more. Yeah, yeah. Okay. And my father is high. Yeah, you very tall, yeah? Tall, yeah. Yeah, like. Yeah. Uh-huh. Okay. No i gość mówi, że on przez tego ojca Hiszpana je takie dziwne rzeczy, że ten ojciec jego właśnie lubiał ten każdy rodzaj egzotycznego jedzenia jeść. Także okej, nie? Generalnie wszystko co tu jest dostępne, nie? Sprawy się mają ku końcowi. Oczywiście brakuje nam znowu nakrętek, więc będę musiał zorganizować we własnym zakresie. Bo kupili jakieś z innym gwintem. Ale to już ich nie będę ich męczył o to. Także jest okej, no. Podejrzewam, że tamte stare siedzenia no mogły mieć
mogły mieć około 40 lat, wcale bym się nie zdziwił. No. Widzicie, tak zgniło wszystko. Wiecie, no teoretycznie można by to było jeszcze naprawić, ale to jest tragicznie to wygląda. Fotele założone, usługa. Koszt usługi 2000 peso, 160 zł. Także no też nie tanio, jak na filipińskie standardy, no ale ten gość, ten warsztat nie jest tani. Nie jest tani, ale dobrze robią i mają, wiecie, no mają narzędzia, mają wszystko. Także lepiej zrobić sprawnie i dobrze, zapłacić ciut więcej niż się mordować 2 dni i później jeszcze poprawiać, bo już takie sytuacje też miałem, że jeden mechanik coś zrobił, a później jechałem do kolejnego poprawić. Jak jest dobry mechanik, no fachowiec, to warto zapłacić. Tak uważam. No a do domu nie wjadę, bo krowa je. Idź sobie. O.